Witam serdecznie, z tej strony Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Rise of Industry. Moi drodzy, moi kochani, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, że pasowałoby się dowiedzieć paru rzeczy na temat tej gry i pomyślałem, że w sumie to jest taki duży, na pół ekranu, 1/4 co najmniej, tutorial i że ja go sobie przejdę i sobie poczytam, co tam gra może mi za ciekawe rzeczy powiedzieć i newcomer. Zacząłem od newcomera, czyli part pierwszy. Myślałem, że to mi nie będzie potrzebne, bo to w sumie nie już tam gram i to świadczenie, bla bla bla. Nic bardziej mylnego. Przeszedłem sobie ten tutaj tutorial, wszystkie części i powiem wam, że nigdy nie czułem się tak głupio. Że rzadko się zdarza, kiedy człowiek sobie wyobraża, że jest bogiem tej gry, a okazuje się, że jest gałganem i nic więcej. Przeszedłem sobie ten tutorial, poczytałem sobie na temat, co tam gra mi doradzała, jak to tam uczyła i jak sobie robić tam pewne rzeczy. No i też tam w tutorialu na samym końcu też były informacje, co jeszcze będzie dodawane w przyszłości, także jakby ktoś miał tą grę, to proszę sobie ten tutorial przejść i się wczytać tam, co tam jest napisane. Bardzo fajne rzeczy. Zrobiłem sobie małą symulację, autosave i tak dalej. Myślę, że pasowałoby uruchomić. Moi drodzy, będąc pod wpływem tego tutoriala, który przyszedłem i o którym mówię już chyba z 15 raz, chciałbym przemodelować parę rzeczy. I to tak przemodelować tak gruntownie, wejrzeć sobie dokładniej co, gdzie, jak, przeglądać statystyki, patrzeć na wykresy, mierzyć wszystko i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że to mi się uda zrobić na tym odcinku. Po pierwsze, dobra, czas stoi, Puffing Alert, tym się będziemy zajmować później. Z tutoriala dowiedziałem się, że... Czy to jest w ogóle? Nie, to jest poza. To jest poza, ten syfon jest poza tutaj tym magazynem, no i może i dobrze. W każdym razie, dowiedziałem się, że magazyn może być swego rodzaju sercem tutaj. No i faktycznie tak to się odbywa, wszystko trafia do magazynu i wszystko z magazynu wędruje dalej. Poniekąd to jest dobre, szczególnie, że się ma tutaj 6 fabryk, jakieś tam kilka sadów, żeby się nie bawić tutaj w plantacji, że w plantacji mam wysyłać bezpośrednio do fabryki, to wtedy taki magazyn się przydaje. I dobrze, tylko że magazyn może niekoniecznie służyć do dystrybucji towarów, w sensie już do sprzedaży detalicznej. To może niekoniecznie być dobre, aczkolwiek zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także taki tutaj warehouse, drugi tutaj właściwie jest absolutnie niepotrzebny. Mógłbym go wyłączyć, czy da się go wyłączyć? Da się go wyłączyć, dobrze. I sobie myślę, że tutaj ominiemy i sobie tutaj pacniemy, tylko pytanie jeszcze. Dispatch cost 1300, a tutaj jest dispatch cost 8, o Jezus. Także myślę, że tutaj sobie bezpośrednio z tego wylecimy. Destination, nie auto, tylko manualnie sobie weźmiemy. Commerciale jedne, commerciale drugie i tak dalej. Będziemy zalewać rynek drewnem, bo możemy. 3, bo więcej tutaj nie zmieszczę. A właśnie, a propos rynku i zalewania. Drewno na razie niech się zalewa, bo to mnie mało interesuje. Przede wszystkim bardzo bym się chciał skupić tutaj na produkcji tych drożdży tutaj, bo to jest rzecz ważna. Warehouse. On dostaje tutaj z automatu poniekąd. Wysyłamy mu cukier i wodę, to, co jest dobre, bo to jest potrzebne tutaj do destylarni. Także ten magazyn tutaj ma jakieś tam wzięcie. No i z plantacji, wydaje mi się, że z plantacji bym wysłał bezpośrednio do tej fabryki. Proszę bardzo, to jest Coca destylarnia 7. Niech mi się to wysyła i teraz pytanie, jak dużo ja mam tutaj wysyłać tego? Myślę, że mógłbym wysłać sobie, ja tutaj potrzebuję na 20 dni 2 sztuki, także myślę, że tutaj jak będziemy sobie 2 sztuki, właśnie, tutaj jest maksymalna ilość przechowywana w celu, czyli to jest tak, że patrzymy, ile cel potrzebuje i taką też tutaj ustawiamy taką wartość, tak byłoby dobrze robić. Czyli ja potrzebuję tutaj 2 na jeden cykl, także myślę, że te 2 będzie tutaj dobrze. Czyli ten warehouse, nie, ten warehouse może być przydatny, jeżeli chodzi o dystrybucję cukru i wody. Także to on niech sobie będzie tutaj, a póki co ten warehouse. Tutaj trzeba byłoby się gruntownie zastanowić. Ja sobie tutaj pozwolę wyczyścić to wszystko, bo tutaj jeszcze na to jeszcze będziemy zwracali uwagę. Wysyłka, no może nie tak, odbieranie jabłka
i cukier jest dobry, i tutaj ten cydr też jest dobry. Niech to się tutaj wszystko gromadzi w warehouse'ie i teraz z warehouse'u niech to leci dalej. Woda niech leci do sadów obydwu i ten, i to jest dobre. I tutaj jabłka i cukier niech będzie dystrybuowany właśnie do tego i to też jest dobre. Ale koniec końców, my tutaj jeszcze będziemy otrzymywać cydr i ten cydr trzeba byłoby tutaj teraz znaleźć jakieś zapotrzebowanie na ten cydr. I to jest tak, V-Auto to jest pierwszy nasz cel, jeżeli chodzi o cydr, bo to jest liquor store. I on tutaj potrzebuje 4 co 15 dni. Także tutaj sobie wysyłamy tak, żeby tutaj przechowywane były nie więcej jak 4 sztuki. Gdzie to jest tutaj? Destination, cydr to jest tier pierwszy, gdzieś on tutaj, tu jest hard side'a. I go wysyłamy tutaj do commercial i właśnie. Pokazuje się, że w Roturas również jest liquor store, co jest bardzo dobrym tutaj odpowiednikiem. I to jest tak, tu na razie będziemy wysyłać sobie sztuk nie 24, a sztuk tylko 4. Bo więcej mi tutaj nie będzie potrzebne. Max Amon stored at destination. Czyli oni na stanie powinni mieć 4 sztuki. Plus, a raczej minus tutaj konsumpcja, czyli też te 4 sztuki, to teoretycznie wszystko powinno wyjść na 0. 0 storet, powinniśmy tutaj uzyskać 4 sztuki, 4 zostanie pochłonięte. W ten sposób będziemy kontrolowali jako taką cenę. Dodatkowo warto byłoby się tutaj dowiedzieć w Roturas, jaką ilość wy tutaj będziecie potrzebowali. Cydru 5 sztuk. 5 sztuk, także tam też wyślemy 5 sztuk. To jest właśnie dosyć daleka droga, ale tym będziemy się zajmować za chwilę, za moment, bo na razie tutaj sobie otworzymy panel, żeby widzieć koszta i tak dalej. Hard cider i ten hard cider do commercial Roturas ilość sztuk 5 na stanie. I myślę, że tak będzie dobrze, jeżeli te 5 zostanie pochłonięte, w sensie skonsumowane, no to wtedy wysyłamy kolejną partię i w ten sposób myślę, że będzie dobrze. Dodatkowo jeszcze tutaj powinienem wysłać, to może od końca będziemy wysyłać takie produkty typu na przykład cukier i wodę, tylko ten cukier powinien być, nie, woda będzie tutaj i to wysyłamy do warehouse numer 3. To jest warehouse trzeci tutaj. Tak, to jest warehouse trzeci, bardzo proszę. I tutaj 10 sztuk, bo więcej tutaj właściwie nam nie będzie potrzebne. No i to samo będzie z Farm Products, jeżeli chodzi o cukier. To również sobie wyślemy do warehouse'u trzeciego, również w ilości 10 sztuk. Także tutaj w warehouse'ie, jeżeli będzie mniej jak 10 sztuk, a w tej chwili mam 58,64, absolutnie niepotrzebna ilość, no to wtedy sobie wyślemy. No i tutaj tak samo ten jeszcze warehouse będzie współpracował z tą destylarnią, żeby się pozbyć tutaj tych. Mam nadzieję, że to tak działa i mam nadzieję, że tak to teraz ogarniemy. Dobra, to jest tutaj ogarnięte. Ja bym bardzo chciał sobie wejść w panel badań, może nie aż tak szybko, żeby to nie leciało tak szybko. W panel badań anulować to wszystko, bo to mi tutaj nie będzie na razie potrzebne. A w Basic Distribution bardzo bym chciał sobie odblokować Track Depot. To jest coś mi bardzo, powiedzmy, że przydatnego. Track Depot Capacity i Track Speed, a czy są tutaj jakieś redukcje kosztów? Czy jest tu jakaś redukcja kosztów, logistyka? Road speed, road cost i tutaj destination sloty to może niekoniecznie. Urban roads to mam już załatwione, fields i tutaj te dalej, tutaj mam to odblokowane, co się zdziwiłem, że już mam, ale w sumie czemu miałbym się nie dziwić. Gutter storage to też mogłoby być przydatne, ale to nie na ten moment. Na razie badania chciałbym właśnie ukierunkować na ten track depot, bo dzięki temu track depot będziemy sobie mogli zrobić tutaj punkty dostawcze i po prostu zrobimy sobie taki łańcuszek dostaw, tak żeby to wszystko tutaj jako tako działało i funkcjonowało, miejmy nadzieję, sprawnie. Okej, tylko że do Track Depot też jeszcze by się przydało mieć tutaj pozwolenie logistyczne, które kosztuje 745 w VIAU, tylko VIAU to szczerze mówiąc to nie jest aż taka duża odległość, żeby ten warehouse tutaj pracował, chociaż to jest tak, plan jest taki, że stawiam tutaj Track Depot. Z warehouse'u leci sobie do Track Depot, z Track Depot potem dystrybuujemy nasz trunek do V-Auto i do Roturas. I zarówno w jednym, jak i w drugim miasteczku dobrze byłoby mieć właśnie Track Depot jako taki endpoint
endnote właściwie, czyli taki końcowy tutaj ten końcowy przystanek. Tylko właśnie wydaje mi się, że Fiałta to może niekoniecznie. Fiałta może niekoniecznie, bo to jest dość blisko tutaj naszej produkcji. No tak, tutaj się starałem to wszystko zrobić, żeby ta produkcja była blisko Fiałta, także może to mnie jakoś tutaj uratuje. Dobra, poruszamy czas do przodu i miejmy nadzieję, że to jakoś tutaj wyjdzie. Oczywiście badania mnie tutaj zjedzą. Okej, czy ja jestem w stanie jakoś jeszcze coś tutaj zaradzić, żeby tutaj mieć jakieś coś lepiej? Tutaj widzę, że się zaczyna magazynować ten cydr. I w sumie to, czy to jest dobre, bo jeżeli mnie się zaczyna magazynować cydr, to może to jest najwyższy czas i pora, żeby się zastanowić nad wysyłką tego cydru gdzieś dalej. Ale widzę, że tutaj już gdzieś tam poszło. 5 sztuk, zobaczymy, czy tutaj jabłek mam bardzo dużo. Właśnie, a propos jabłek. Orchard pierwszy, myślę, że orchard pierwszy, skoro mi się zbierają te jabłka, to sobie go wyłączymy na ten czas, bo nie ma potrzeby, żeby on mi tutaj jakoś super działał. W końcu zrobię to, co chciałem zrobić, to znaczy wygładzimy sobie teren tutaj pod to. Proszę bardzo, tutaj tylko ten mały kawałeczek. Sobie wpacniemy tutaj kolejny field, myślę, że to będzie wcale nie głupie. No i tutaj teraz ten orchard drugi. On będzie działał na pełnych obrotach, on będzie produkował jabłka. Jabłka polecam do destylarni. Jeszcze raz zobaczmy sobie. To potrzebuje 50 dni, 3 jabłka, czyli to jest 3, 6, 9, czyli 18 jabłek na 50 dni. A ja tutaj produkuję w tym orchardzie teraz. Gdzie to jest ta produkcja? Tam było pewnie na końcu. Last month production 8 unit. Month, czyli 50, production time 35 dni. Ja produkuję 8, czasem 9 sztuk będzie. Dobra, mam nadzieję, że to się jakoś wyśrodkuje, jakoś sobie się tutaj poprawi. O, widzę, że tutaj miałbym niby jakiś malutki zysk. No nie, tutaj total, a to jest total, jeżeli chodzi o koszta produkcji i sprzedaż. A trzeba patrzeć tutaj na dół. No nic, na razie mam, a nie, badania, nie mam badań odpalonych, bo mam tutaj zero. Track Depot, bardzo bym chciał mi te Track Depot, każdym wszelkim kosztem, że tak powiem. No ale dobra, to jest wysyłane, to jest wysyłane. Czy ja coś mogę tutaj jeszcze zaradzić? Te jabłka zaczyna mi tutaj ilość spadać. Cydr wydaje mi się, że zaczyna mi się zbierać. Zobaczymy jeszcze, jak dużo tego cydru mi się zacznie zbierać. No bo chodzi o to, żeby jednak gdzieś tutaj mieć ten. Ewentualnie ja tego cydru mogę jeszcze zawsze gdzieś tam wysłać w kosmos, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie widzę, że tutaj skończyłem poprzedni miesiąc na plusie, mimo badań. Tylko że badania widzę, że tutaj tak 1/3 mi pochłonęło tego, co powinno. Także, ale 104 tysiące byłem do przodu, ale widzę, że tutaj już nie jestem do przodu. No, to się waha. Ale a propos tych wahań, czas sobie zwolnimy, żeby tak nie pędził bardzo szybko. Tutaj mogę sobie zobaczyć production overview. I to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj mogę zobaczyć produkcję, moją produkcję właśnie, między innymi wody i drewna. I na drewnie zarabiam 32 tysiące. Current market value. Pytanie, na wodzie nie zarabiam, bo wody nie sprzedaję, bo woda idzie mi na produkcję. A mi się hepło, mam nadzieję, że nie było tego słychać, o mój Boże. W każdym razie, w zeszłym roku sprzedałem 45 tysięcy, w tym roku 32 tysiące. Miejmy nadzieję, że to będzie ta sama wartość. Pasowałoby zobaczyć jeszcze, ile mnie kosztuje to drewno. Produkcja tego drewna. Ile mnie to kosztuje, ta produkcja? Gdzie to było? Building Ankip 8,75 tysięcy i 15 tysięcy dispatch cost, czyli koszty wysyłki. Czyli w sumie to będzie tak około 23 tysiące, 24 powiedzmy tysiące. A sprzedałem drewno za 32, za 45, także wydaje mi się, że to będzie dobre. Na drewnie powinienem zarabiać, ale sprawdźmy dalej. Jabłka tutaj nic nie sprzedaje, także tutaj nie ma co patrzeć, tutaj nie mam. Tutaj by pasowało zobaczyć. O właśnie, i to jest bardzo interesujący panel, bo mam produkcję zeszłego miesiąca na poziomie 9. Ale konsumpcja jest na poziomie 11, czyli teoretycznie jeszcze troszeczkę mógłbym wepchnąć, bo to jest 11? Powinno być 9, tak chyba, wydaje mi się. No dobra, w każdym razie, to jest też bardzo ważny panel, tutaj możemy sobie popatrzeć, ile ten. Widzę, że te statystyki jeszcze może nie do końca działają, nie wszystko się
podsumowywuje, ale w każdym razie można też tutaj sobie patrzeć. Market value 100%, 28 tysięcy, zobaczmy jak to tam... Market to jest podobno tutaj, global market to jest wszystko razem wzięte z całej tutaj mapy. Także warto byłoby się tutaj przyjrzeć temu, czy to aby na pewno... Czy oni mnie tutaj nie kłamią za bardzo? 115%. Właśnie, a tutaj a propos tego, to tutaj może budget overview. Tu możemy sobie zobaczyć całkowitą sprzedaż, na przykład Vialta albo Buildings, farmy, efficiency 54%. Tu możemy sobie popatrzeć, sobie ustawić jakiś punkt, konkretny punkt i tak dalej. Vehicle Unkeep, Total Expenses, Building Unkeep. Tu możemy sobie wszystko podpatrzeć, ile to mnie kosztuje. Dokładnie, dokładnie tutaj każdą jedną rzecz, także to też bardzo dobrze. Ale ja bym chciał zobaczyć tutaj Hardware Liquor Store i dokładnie Hard Cider. No i teraz zobaczmy jak to wygląda. Może ostatnie 6 miesięcy potrzebują 48, przetrzymują 45, tyle samo je ich ten supplied, czyli tyle samo dostarczam, ile przechowują. I tyle samo też sprzedaję, także to będzie jedno i to samo, a potrzebują 48. I to jest ostatnie 6... To jest ostatnie 6 miesięcy, ostatnie 3 miesiące. To jest po 24, czyli idealnie w punkt trafiłem, czyli ta cena... Wydaje mi się, że w takim układzie ta cena będzie... Powiedzmy, że najbardziej zbalansowana ze wszystkich. Że tutaj już po prostu jakbym miał za dużo tutaj sprzedaży, to wtedy mógłbym się zacząć przejmować, bo cena by spadła. Skoro to jest tyle samo, ile popyt równa się podaży, to ta cena wcale nie powinna być jakaś tam bardzo zaniżona. Tak mi się wydaje, że to tak działa. Plus jeszcze pasowałoby w Rotura sprawdzić też, jak to wygląda. Liquor Store i tutaj, jeżeli chodzi o Hard Cider. Tutaj potrzebują 30, a mają 8. Czyli tutaj teoretycznie, no ale to jest odległość, moi drodzy. To jest wszystko odległość. Bo to jest tak, Roturas, tutaj mam produkcję, a tutaj mam rynek zbytu. Jak oni tutaj pochłoną te swoje ileś tam 5, czy ile tam wyszło, 5 tutaj tych unitów, to zanim tutaj dostanie się ten zapotrzebowanie, zanim oni tutaj pomyślą, aha, dobra, tam się skończyło, to wysyłamy. Zanim ten trunek mój dotrze tutaj, no to mija trochę czasu, dlatego te track depot mi są potrzebne tutaj na linii. Żebym ja to sobie ogarnął. 54 tysiące, 2 miliony. O właśnie, a propos pożyczki. Bo mi powiedziano, że tą pożyczkę muszę oddać, tą pożyczkę do bankructwa, ale ja mogę teoretycznie wziąć sobie inną pożyczkę. Na przykład Regolfo, nie wiem, pożyczymy od Regolfo, daleko jestem od Regolfo, ale właśnie tutaj są jeszcze odsetki, na to trzeba też patrzeć. Regolfo ma najtańszą, weźmy sobie tutaj. Powiedzmy 5 na więcej mogę, tylko tutaj teraz, o Jezus, odsetki urosną w górę. Monthly cost 222, a tutaj mam już ten, coś ten loan taken, paid in full. Loan payments, to możemy sobie tylko strzelić w kolano takim tutaj pożyczką. Ale w każdym razie ta pożyczka tutaj jest, także warto o tym wiedzieć. Monthly investment to jeżeli chodzi tutaj o nasze badania i tutaj kontrakty, kontraktów widzę, że nie mam. A kontrakty przyznam szczerze, żeby mi się przydały, bo kontrakty to jest fajna rzecz. W każdym razie, jak tutaj, jeżeli chodzi o ten warehouse? Właśnie, bo jeszcze pasowałoby zobaczyć, jak tutaj mi wygląda sprawa z grocery store, z Yeast. 42 store 8, czyli tutaj produkcję. Produkcję tutaj mógłbym zdecydowanie zwiększyć, także wydaje mi się, że to wcale nie głupi byłoby, gdybym ja sobie tutaj jeszcze pobudował może, nie wiem, ze dwie fabryki, proszę bardzo. Ustawił tutaj produkcję drożdży i tutaj jest nastawione i to stąd będzie prawdopodobnie pobierało sobie już bezpośrednio z magazynu wszystko. Czy tak to będzie działało? Tak, tutaj produkcja już trwa, a tutaj brakło do produkcji berisów. O, proszę. A, bo ja tutaj zgałganie, no tak. No i teraz w tym przypadku taki warehouse byłby całkiem przydatny. Także myślę, że tutaj możemy się przestawić już nie na warehouse drugi, broń Boże, na warehouse trzeci. Także będziemy dostarczać do warehouse'u trzeciego tyle, ile będzie tutaj potrzeba. No i stąd sobie będziemy już tutaj brać. Teraz tutaj uzasadnienie warehouse'u jest zdecydowanie dużo, bo tutaj z jednego dystrybujemy do trzech.
i potem z tych trzech będziemy dystrybuować to dalej. Wydaje mi się, że to teraz będzie miało więcej sensu. No ale dobra, mamy Track Depot. Mamy Track Depot, także bardzo bym chciał sobie teraz postawić tutaj jeden Track Depot. Sobie nie chcę obracać widoku, tylko będę chciał sobie postawić jeden na pewno tutaj. I to jest tak. Stąd będziesz sobie leciał do logistyki, do Track Depot numer pierwszy. Bardzo proszę, każdą ilość, jaką wyprodukujesz. I teraz tak, Track Depot teraz by mi się przydał tutaj w Roturas. Wydaje mi się, że jak na obrzeżu sobie taki Track Depot postawię, ewentualnie gdzieś tutaj przy głównej drodze, to wcale nie będzie to głupie. Ale Logistical Build Permit Required. Także musimy sobie kupić tutaj logistyczne prawa. Milion, o mój Boże. O mój Boże. Halo pożyczka. Halo pożyczka. Mam nadzieję, że nie pójdę z torbami przez te pożyczki. Ale to jest starter loan. Ile tutaj mam tego payoff? Ile mi tutaj... Amount remaining 5 milionów, a tutaj mam 3-4 miliony, o mój Boże. Ja muszę wziąć jeszcze jedną pożyczkę. 30 na 3 lata. Na 3 lata, może na 4 lata i tak interes... O, ale tutaj interes, procent wzrasta, ale miesięczny koszt maleje. I myślę, że coś takiego byłbym w stanie... O Jezus, na 6 lat. Na 5 lat, przepraszam, na 5 lat. 5 milionów na 5 lat. Dobra, bierzemy. Bierzemy, bo jest mi to potrzebne w tej chwili, żeby sobie zainwestować w prawo logistyczne. Yes. I pytanie teraz, czy Wyjałtę też potrzebuje prawa logistycznego. Ile to mnie kosztuje tą logistykę tutaj? 745 tysięcy. Ojej. Kupimy. Kupimy, bo to się może przydać gdzieś tam kiedyś na przyszłość. I dobrze, i to jest tak, Liquor Store mam tutaj. A czy ja mogę tutaj terraforming robić? Blokują mnie. Missing permit. Tak, tutaj muszę mieć pełne pozwolenie, żeby robić terraforming. No dobra, mniejsza z tym. Track Depot mogę gdzieś tutaj wcisnąć, mogę gdzieś tutaj postawić. Jeszcze nie wiem gdzie, bo tutaj wszystko jest zapchane i to jest tak, że na pewno Track Depot poleci sobie tutaj. Jeden Track Depot, myślę, że tutaj wcale nie byłby głupi. To będzie taki mój główny Track Depot. Sobie postawimy tutaj, mogę. O, tu mogę postawić, także bardzo proszę. Zaraz przy mostku. I tutaj jeszcze w Roturas sobie postawimy Track Depot. I miejmy nadzieję, że moja siatka logistyczna tutaj chyba najbliżej, gdzie się tylko będzie dało, miasteczka. Dobra, i to jest tak, z tego Track Depot będziemy wysyłać po pierwsze drożdże, po drugie likier. Nie likier, tylko cydr. Cydr do Commercial, do Roturas, proszę bardzo. Znowu mi się... Jezus Maria. Mam nadzieję, że tego nie słuchaj na nagraniu. Tier pierwszy? Drożdże, tak. I tutaj do tych drożdży też do Commercial, bardzo proszę. I to nie nieskończoną ilość, bo to będzie złe. Gdzie to jest? Hardware, Liquor Store, Farmers Market. Halo. Wholesaler, Liquor Store, Farmer Market. Gdzie jest ten grocery? Tutaj jest grocery. Ile wy potrzebujecie tego? 7. To 7 też tutaj wrzucimy. Proszę bardzo. Setup Road, Setup Trade Road. Trade Roadami zaraz się będziemy zajmować. Na razie sobie ustawi tutaj endpointy. End node. Endpoint, end node to chyba będzie jedno i to samo. A tutaj sobie ustawiamy cydr do Commercial, do Liquor Store, w Wyjałty. Proszę bardzo, 4. Max Amount 4, bo więcej tutaj chyba mi nie zużyjecie. Proszę bardzo. Czy jestem właściwie Wyjałty? Czy jestem w stanie coś jeszcze tutaj wam sprzedawać? Nie wiem. Prawdopodobnie jakieś berisy i tym podobne grapesy też będę mógł pod to podpiąć, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, tutaj Choose Destination to nas tutaj nie interesuje, bo tutaj jest dystrybucja, a ja bym chciał sobie teraz otworzyć Trade Roads. Add Trade Track Depot numer 2. Dodajemy sobie tak, po pierwsze cydr numer 1, cydr numer 2 i drożdże. Czy ja to zrobię jedną trasą?
I drożdże. Dobra, to będzie trasa. Ad stop do track depot w Roturas. I tu będziemy się wyzbywać zarówno jednego, jak i drugiego. Pytanie, ile ty jesteś w stanie tutaj. Jeden slot. Ile jeden slot jest w stanie przenieść mi tutaj tych ładunków? To jest bardzo ciekawe. Product name. Remove. Cancel drop off. Nie wiem ile tego, ale to jest tak. W każdym razie to sobie otworzymy. Kolejny to będzie tak z Trip Depot numer 2. Tu też sobie dodamy cydru. Też może ze dwa sloty. Nie wiem jak dużo jeden slot daje. Ale w każdym razie to warto byłoby prześledzić. Do Track Depot numer 3 wyjautę. Proszę bardzo. Z dwójki ten. Dobrze, proszę bardzo mi tutaj otworzyć. I dodatkowy trade route jeszcze. Ach! Wszystko jasne, to mi jest tutaj niepotrzebne. To mi jest tutaj niepotrzebne, bo teraz będziemy mieli trzeci z koki, w którym będę dostarczać sobie drożdże. Też myślę, że ze dwa sloty w tutorialu były dwa sloty. Tutaj też tyle dam. Nie wiem, co to zmienia. Muszę się to dowiedzieć. I to lecimy z tym do Roturas i tutaj będziemy się wyzbywać tego i to też mogę tutaj puścić. Czy aby na pewno to tak idzie? Trap Depot numer pierwszy z drożdżami leci sobie do Roturas. Dobra, tam nawet nie jadę, bo po co? Trap Depot numer czwarty. Może jednak wartałoby sprawdzić. Tak, Track Depot numer czwarty. Tutaj lecimy sobie z dwójki do czwórki i tutaj z dwójki do trójki. Bardzo dobrze. No i teraz jeszcze trzeba ustawić sobie tutaj nie do Liquor Store, tylko właśnie. No i teraz zamiast tutaj do kilkunastu, to sobie wrzucimy to do logistyki, do Track Depot numer 2. Do koki, maksymalną ilość, czyli wszystko, ile tylko wlezie, to proszę mi to przetransportować tutaj do Track Depot. No i stąd tutaj będziemy potem mogli to wysyłać gdzieś tam dalej, ale na to do tego to jeszcze dojdziemy. I tutaj jeszcze w tym warehouse do Track Depot. Czy ja to już ustawiłem? Track Depot pierwszy? Bo widzę, że tutaj z automatu mi rzuciło jakby. Track Depot pierwszy, warehouse. Tutaj dystrybucja między magazynami może zostać, wydaje mi się. To nie będzie chyba jakoś tak bardzo szkodliwe. Dobra, i teraz trzeba byłoby zobaczyć, czy to aby na pewno będzie miało wszystko sens, co ja tutaj robię. Tutaj mamy jakieś tam 2, 3, 4. Dobra, coś tam jakaś paczka poszła. Kolejna paczka poszła. I widzę, że tutaj. Ojejku. Widzę, że. No dobra, tutaj teraz będziemy dużo tutaj zbierali sobie. Tylko właśnie, jeszcze pytanie. Pytanie jeszcze, jak ja dużo tutaj będę teraz zbierać sobie? 74 jednostki mogę tutaj magazynować. Trzeba tutaj sprawdzać. O, tu też znikł mi. Czyli co, trzeba będzie mi większą produkcję otworzyć, tego na to wygląda. Tutaj coś się zbiera, ale zostało wysłane. Muszę prześledzić, ile to jest jedna paczka. O, widzę, że tutaj zaczyna docierać i stąd zaczyna teraz wysyłać jedna ciężarówka. Ile wy tutaj muszę prześledzić tutaj i wyhaczyć jedną ciężarówkę. Tylko dobrze by było, gdyby to była moja ciężarówka jeszcze. O, lecą dwie ciężarówki, dobra. Wydaje mi się, że ten jeden. A, to z drożdżami lecą. Dobrze, drożdże też mogę tutaj wysyłać. Dispatch cost powinien mi się tutaj. No właśnie, dispatch cost jest zdecydowanie malutki. W porównaniu do wysyłania z tego. R&D Alert. Research Complete. Track Depot. To o tym to wiem. Production Storage Full. Coca Warehouse. R&D Alert. No to wiem, że to jest załatwione. Proszę mi tutaj ten Production Alert. Tutaj jest pełen. Czego jesteś tutaj pełen? Pełen jesteś cukru. Ten cukier też mógłbym właściwie gdzieś tam potem sprzedawać. Tylko pytanie gdzie? I pytanie po co? Teoretycznie Coca, czy Coca mi. O, jaka ładna tutaj fontanna wyszła. Barker Farmet. Mogę teoretycznie tutaj bym jeszcze postawił sobie jakiś Track Depot i tutaj dystrybuował ten cukier nieszczęsny. Tylko pytanie, czy to aby na pewno będzie. Czy to aby na pewno będzie to, o czym ja myślę. Tutaj nie mam co patrzeć. Tutaj ilości chyba za bardzo też nie podam.
Będę musiał jeszcze prześledzić sobie, jak to dokładnie. 4 na 4 produkty available. Tu 2 na 4, a tu 2 na 4. 2 na 4. Rozumiem, że jedna paczka... Nie wiem. Nie wiem. Na pewno nie wyślą mniej niż, niż ten. Jedną ciężarówkę. 4 sztuki. 4 sztuki to jest, to jest to, co jest potrzebne tutaj do wysłania. 23. Gdzie wy chcecie tutaj? Jansa. Z cukrem. Myślę, że mógłbym to wysłać. I to sobie zrobimy bezpośrednio z magazynu, bo to chyba nie będzie jakiś tam duży problem. Tym bardziej, że to jest takie właściwie jednorazowe, bo to kontrakty. Kontrakty myślę, że mogę wysyłać w maksymalnej ilości. Ile tutaj? 23 sztuki. No, zdecydowanie mógłbym wysłać tego więcej. Ale teraz chciałbym zobaczyć, czy ja aby na pewno zyskuję na tym, co ja tutaj robię. Liquor Store. Jak to tutaj ta cena? 112%. 4 storet, 5 per ten, per day. Jak tutaj to wygląda? 16 już tutaj trzymam. Dobrze, tutaj mamy taki mini magazyn, się też robi z tego. Czyli dobrze, bo teraz tutaj mając 12 sztuk, a ile tutaj w tym Truck Depot będę mieć tego? Autosave. Autosave może mi się przydać, bo prawdopodobnie będę wczytywać. A tutaj nie ma nic. Myślę, że tutaj do Roturas powinienem wysyłać więcej tego cydru. Do Roturas powinienem wysyłać więcej cydru. Czemu tutaj jest 4, jak ja tutaj 5 potrzebuję, tak? Wijałte i wijałte. Tutaj 5 per ten i tutaj 5 per ten. No i dobrze, i niech tyle mi wysyła. Myślę, że tak, do Roturas będziemy sobie wysyłać większe paczki. Bo to jest jednak dalej i tak dalej i tak dalej. Roturas to jest Truck Depot numer 4, czyli to jest to. Dodamy tutaj jeszcze cydru. Proszę bardzo, i jeszcze jeden cydru. I więcej tutaj slotów już nie będę mógł. 2 na 8, czyli 8 produktów na raz będę wysyłał tutaj. Dobra, czyli jedna paczka to wygląda na to, że to są 2 produkty. O, dobra, zarobiłem. Zarobiłem na cukrze, to dobrze. Oby więcej takich kontraktów. Gameplay alert, co wy tutaj? Kontrakt successful completed. Bardzo mnie to cieszy. Gameplay alert, dobra, no to wiem. Halo, proszę mi zniknąć z tym. Coś mi się zdaje, że to niekoniecznie działa tak, jak powinno działać. O, jest, o halo. Akcept. Halo, Truck Depot, proszę mi stąd wysyłać tutaj każdą ilość, to może bezpośrednio z magazynu? Każdą ilość cydru proszę mi wysyłać do nowego kontrahenta w postaci Wiałte. Bo te jednak, one tutaj, jednak te kontrakty to jest coś. A to sobie zatrzymamy. Czemu tutaj nic nie działa? Czemu to wszystko stoi w miejscu? Nie mam cukru. Czemu nie mam cukru? Tutaj jest tyle cukru. Czemu tutaj cukru nie dostarczam? To jest bardzo dobre pytanie. Czemu ja nie dostarczam cukru tutaj do tego, jak powinienem dostarczać? Skończyły mi się ciężarówki, czy co? To jest też takie mało... Trochę niepokojące, bo wydaje mi się, że nie do końca ten outgoing products tutaj będzie to działało. Bo ja tego cukru mam tutaj bardzo dużo, 74 jednostki, jak widzicie, a tutaj te destylarnie moje, brakuje im cukru, zdecydowanie im brakuje cukru. Teraz pytanie, co poszło nie tak? Jak to powinno teoretycznie z automatu tutaj wysyłać? A to powinno z automatu tutaj dostawać. Halo, co tu poszło nie tak? Chyba, że ja muszę to jakoś jeszcze im nakierunkować. Outgoing products, all manual, all auto, toggle destination slot. No jest tutaj destination slot, czemu to nie działa? Czemu moje destylarnie nie pracują? To jest bardzo dobre pytanie. Czemu moje destylarnie nie pracują? Warehouse, czyżbym ja musiał tutaj jeszcze wysyłać też dalej? To byłaby trochę głupota, gdybym ja musiał tutaj wysyłać. Tak w ogóle to tak. Demolisz sobie to, usuniemy tutaj. Dostaniemy jakiś tam zwrot, bo tutaj będę chciał mieć ten logistykę. O.
Ile ja tutaj jestem w stanie? 3. Set up road. Ale roady to ja tutaj mam już dostarczone. Warehouse. A co by było, gdybym zapisał grę? Save game, tylko może nie seria, tylko nowe sobie zrobimy. AAA, to jest najlepszy. I sobie wezmę, wczytam load game AAA. Load confirm. Chyba się wczytuje. Zobaczymy jeszcze ten. 35 minut już nagrywam. Mój Boże, trzeba to kończyć szybko. Też to zobaczę, bo może ten trik tutaj zadziała, jak się po prostu wczyta. Raz jeszcze. Jak się raz jeszcze wczyta, to może to tutaj załapie ten warehouse, że powinien wysyłać ten cukier dalej. Nie wiem, czy to jest bug jakiś, czy to jest jeszcze coś, co ja zgałganiłem. Nie wiem. Ale no ewidentnie tego cukru nie wysyłają dalej. I teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że ja tutaj wysyłam do tego warehouse'u trzeciego? Jakbym tutaj suspend zrobił? O proszę, to nagle ciężarówki jadą po cukier. Może zrobimy to w drugą stronę. Może zrobimy to w drugą stronę jako incoming. All auto, all manual, ale to tak nie działa. O nie. To tak nie działa. Wygląda na to, że jeżeli ja tutaj ustawię jako destination któryś z produktów, które powinny być automatycznie wysyłane, to chyba nie do końca działa. Ewentualnie coś się tutaj ewidentnie psuje. Berisy, nie berisy, halo. To miała być woda. Miałem wodę wysyłać jeszcze w świat. Do warehouse, warehouse logistics. Warehouse trzeci, Coca. Proszę bardzo. I tutaj warehouse trzeci, Coca też, tak, na pewno? Na pewno. Coś poszło zdecydowanie nie tak. Widzę, że tutaj coś też poszło w świat. Ale czemu mi to nie chciało pobrać tutaj tego cukru? Nie wiem. Kolejny kontrakt mi się tutaj szykuje, ale ten kontrakt to jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tutaj mam jeden na głowie, który mi się czas nieubaganie zmniejsza. Halo, proszę mi to wyprodukować, bo jeszcze tutaj bym bardzo chciał zobaczyć, czy ten cukier będzie mi dostarczony. Czy te ciężarówki zrozumieją, że oni powinni mi tutaj... No, widzę, że ten cukier... Coś tu jest nie tak, coś się tutaj buguje jeszcze. Coś się tutaj buguje. Ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie później. A póki co to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam was na następny materiał. Na razie i cześć.